Dajcie się, bo stajemy grzeczni.
Będą. A jak tu mają świeczkę? No musicie babę trzymać. Thank you.
zostawione, wiesz? Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z wdzięcznością przynieśliśmy do świątyni owoce ziemi, nasze prace w polu i w ogrodach. Prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże, najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z nich coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczyni za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tu dary, nowe wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli. A nas dobrze dzieli się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A w podoczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Thank you.
przynosimy dzisiaj do Kościoła owoce ziemi i pracę rąk ludzkich, za które chcemy Panu Bogu podziękować. W każdej mszy świętej chleb i wino stają się znakami obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników chleb i wino Chrystus staje się obecny wśród nas pod postaciami eucharystycznymi. Z Nim podziękujmy Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne plony. Będziemy również prosić, aby były sprawiedliwie dzielone dla wszystkich. Pragnę powitać serdecznie wszystkich gości, którzy przybyli na naszą uroczystość. Przybył Pan Marian z Marków, wójt gminy Nowy Targ, Pan Marcin Kurasa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, Pani Kusia Józefa, radna powiatu nowotarskiego, Pani Ligenza Maria, radna powiatu nowotarskiego, Pan Andrzej Wikasowy, starego Bystrego, Pani Józefa Bryniarska, skarbnika gminy Nowy Targ, Pani Bata Szewczyk, sekretarz gminy Nowy Targ, Pan Stanisław Barnaś, prezes powiatowego zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Pan profesor Marian Kiszner z małżonką, Pani Teresa Zarycka, prezes Związku Podhalan, oddział Stare Bystre, Pani Grażyna Chlawacz-Lisiecka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, Pani Anila Staszer, dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Starym Bystrem, Pani Maria Żebrzeń-Grawic, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludźmierzu oraz Pan Karol Zakwieja, wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Sączu. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, najpierw przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu i Pan bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynnym zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmieje nad nami Wszechmogący i odpuść się przy nam grzech, doprowadź nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami.
wiernym dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludować, miłować to, co nakazujesz i pragnąc do tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świat tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.